Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Marek Kemnitz, współzałożyciel Modwise SaaS-a, który monitoruje dziesiątki tysięcy produktów, w zasadzie ceny dziesiątek tysięcy produktów dla topowych marek rosną w naprawdę fenomenalnym tempie. Bardzo fajna rozmowa o tym, jak przejść drogę od key account managera w jednej z popularnych agencji do dzisiaj co-foundera jednego z bardzo szybko rosnących biznesów. Bardzo fajna rozmowa, która pokazuje, jak ważne jest słuchanie feedbacku od klientów, jak można na tym zbudować całkiem niemały biznes. Zapraszam serdecznie. Cześć Marek, dzięki, że znalazłeś chwilę na rozmowę. Spotykamy się, żeby pogadać o twojej spółce Modwise. Rozwijacie się od kilku lat, rośniecie w bardzo fajnym tempie. Już w tej chwili wielomilionowy biznes. Z tego co pamiętam 2,4 miliona w 2022, chyba w 2023 już 3 z hakiem. Takim potężnym hakiem. W tym roku projekcje wskazują na prawie nawet chyba podwojenie przychodów. Wszystko na zdrowej EBITDzie, także kawał fajnego biznesu i fajnie będzie o nim pogadać. Marek jest gościem, który wie wszystko o cenach w internecie i mam nadzieję, że trochę nas tym tematem zarazi. Cześć Michał, dziękuję. Ogromna przyjemność, żeby tutaj z tobą być. Ogromną chęcią ci opowiem o tym, czym się zajmujemy i porozmawiam z tobą na temat e-commerce'u, świata e-commerce'u, więc jeszcze raz bardzo dziękuję, że mogę z tobą i z twoimi słuchaczami tutaj być. Przyjemność po mojej stronie. Opowiedz, czym się Modwise zajmuje. No i przede wszystkim, bo to mnie ciekawi, jak wpada się na taki pomysł. Ty wcześniej pracowałeś w kilku różnych agencjach. Jak wpada się na pomysł tego typu biznesu? Cały pomysł powstał przypadkiem. Jak myślę, że większość dużych albo rosnących biznesów powstaje z przypadku. Mam przyjaciela, z którym jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi od teraz obecnie blisko 16 lat, więc znamy się jak łyse konie. I ja pracowałem na rynku reklamy. Przyjaciel prowadził projekty w Software House'ie. No i sobie pomyśleliśmy, dobra, jak tutaj połączyć siłę. Myślę, że każdy miał kiedyś ze swoim kumplem przy piwie pomysł, a chodźmy na biznes, zaróbmy miliony i w ogóle będzie mega elegancko. Tylko, że przeważnie wszyscy potem po tym piwie leczą kaca następnego dnia i zapominają wykonać ten telefon, a my usiedliśmy i zastanowiliśmy się, co możemy robić. I to totalnie nie wygląda. Absolutna porażka. Padliśmy na poziomie tego, że dobra, mamy pomysł. Nie wiemy, jak to zrobić technicznie. I co to był za pomysł? Był to pomysł na to, żeby wspierać firmy w tworzeniu banerów reklamowych. Czyli bierzemy sobie jeden banerek, uzupełniamy go o całą treść, wizual i tak dalej i potem się robią przeformatowanie. Są takie narzędzia, widzieliśmy je w Stanach. Wtedy było boom na kreację, zwłaszcza to było 4 lata, 6 lat temu, więc programatyki... Coś w stylu Canva? Canva, z tego co ja rozumiem, służy bardziej hobbystycznie do tego, żeby sobie tworzyć różnego rodzaju kreacje, pojedyncze banerki. To było dużo bardziej skierowane pod brandy, które potrzebują skalować na kilka rynków, czyli takie rozwiązanie. Zamysł był enterprise'owy, skierowany do agencji, do firm, które potrzebują sobie dużo różnych testów robić, mieć to do od razu kilku sieci. Natomiast technicznie na tamten moment nie byliśmy w stanie temu podołać. Myślę, że inwestycja, która byłaby potrzebna, żeby coś takiego zrobić, kim, no to były miliony, więc był to nie wypał. Natomiast sam zalążek się urodził w tym, że jesteśmy w stanie we dwóch kombinować i myśleć, co robić. I tak się złożyło, że miałem klienta, którego obsługiwałem w poprzedniej firmie z branży Consumer Electronics, który do mnie zadzwonił: ej Marek, tam działamy sobie coś razem, potrzebowalibyśmy stworzyć feed reklamowy na podstawie naszej strony. No i zadzwoniłem do Filipa i powiedziałem: słuchaj, no mamy tutaj pierwszy komercyjny temat, który możemy obsłużyć, czy damy radę wyskrapować stronę tego klienta i na podstawie tego zbudować im feed reklamowy, który był tam potem potrzebny do Google'a, Facebooka. I jak się okazuje, byliśmy w stanie to wyskrapować. Co prawda klient zupełnie coś innego oczekiwał, niż my zrobiliśmy, ale to się przerodziło na to, że dobra, to zrobiliście rozwiązanie, które jest nie do końca takie, jak bym chciał, ale docelowo ja bym chciał zrobić coś innego. Czy to dacie radę? No i zrobiliśmy.
I tak jakoś wyszło, że pomyśleliśmy, dobra, umiemy skrapować. Ja przez to, że pracowałem w reklamie i sprzedaży, zadzwoniłem od razu do trzech kumpli, czy potrzebują to takie rozwiązanie, żeby sobie pomyśleć na ceny na rynku. I akurat tak się złożyło, że akurat Play potrzebował takie rozwiązanie. Bo A skąd akurat temat cen na rynku przyszedł wam do głowy? Bo de facto w sensie to robicie. Jest bardziej... milion rzeczy, milion rodzajów danych, które mogą interesować duże przedsiębiorstwa. Dlaczego akurat ceny zwróciły waszą uwagę? To było dużo bardziej to, że fit jako fit sprowadza się do tego, żeby optymalizować reklamę. I w momencie, kiedy jesteś konsumentem, to na co najbardziej patrzysz? Owszem, jakość produktu, opis, ale finalnie jak coś kosztuje za dużo, to tego nie kupisz. Więc tutaj to, co było takim triggerem, to jest rzeczywiście patrzenie na to, jak rynek pracuje z cenami, co dostarcza, jakie jest rozłożenie tych cen i przede wszystkim no klienci o to pytali, żeby też poznać, jakby jak ich produkty są sprzedawane na rynku, co za tym idzie, kto... Trochę taka mania kontrolowania, że kto mi za bardzo zaniżył cenę i co ja z tym mogę zrobić. Jak się okazuje, niewiele, ale popatrzeć można. I to był de facto początek taki rzeczywiście, gdzie zaczęliśmy budować bardzo chałupniczy scraper, który był odpalany lokalnie u Filipa na komputerze. Pamiętam początki, które były... No teraz sobie patrzę na nie, że one były komiczne, ale wtedy były straszne, bo Filip do mnie dzwoni i mówi: Marek, ja nie wiem, jak to zdokeryzować. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak to na serwerze odpalić, a chciałbym na urlop pojechać, więc nie wiem, będziesz chyba się uczył kodować. A ja tak, no nie bardzo, bo ja tego nie umiem. Więc usiadł, wymyślił komiczne, pamiętam takie czasy, gdzie liczyliśmy, ile serwery będą nas kosztować, jaką bazę danych potrzebujemy. Ale jak już się tego nauczyliśmy, to potem wszystko ładowaliśmy do Excela. Ja codziennie rano siadałem, wysyłałem raport do klientów, które to z dumą pokazywałem rodzicom, że wow, zobaczcie, umiem wyskrapować ceny i nabuduję na tym gigantyczne Excele, które potem całkiem pokaźne firmy korzystają codziennie i patrzą na to, co się dzieje z ich produktami na rynku. Niesamowite. To wybitnie produkt, który był zrodzony z potrzeby, z takiego bardzo pojedynczego wdrożenia, czyli nie było to oportunistyczne na zasadzie zaobserwowaliście, że tego typu usługi mają duże zainteresowanie, nie wiem, za granicą, na Amazonie. Tracking cen jest potencjalnie dużym kawałkiem tortu, tylko jakby wyszło od pojedynczego klienta, od jego potrzeby i z tego wyskalowało się na kolejnych. To opportunity było to, że mieliśmy szansę posłuchać klientów i dowiedzieć się, czego oni potrzebują. I wydaje mi się, że to jest taka podstawowa umiejętność, którą trzeba sobie zbudować. Po pierwsze jako sprzedawca, ale po drugie też potem jako business owner, że to, co ty masz do powiedzenia, jest ważne, ale to, co klient chce powiedzieć, jest dużo bardziej ważne. Ty musisz zrozumieć, wysłuchać, wczuć się, połączyć 15 kropek, nie zagadać tylko klienta na śmierć jakimś technologicznym bełkotem, bo większość ludzi tego w ogóle nie rozumie. Chociaż, jak się okazuje, bycie takim jakby proficient w technologii dużo daje, bo jednak zwłaszcza jak rozmawiamy z klientami bardzo dużego pokroju, no to oni słyszą takie rzeczy, więc też chcą, żebyśmy my o tym mieli rozmawiać i przynajmniej rozumowali i wiedzieli, gdzie coś się zahacza. Natomiast wracając, tak, trzeba wysłuchać, wiedzieć, potem zacząć działać, tak ja to widzę, więc żadnego patrzenia na Stany Zjednoczone, na inne rynki nie było. Klient powiedział, potrzebuje, my się zastanowiliśmy, ok, jak to można opakować, jak można uderzyć do kolejnych. I to był jakby pierwszy też cel. W 100% cały biznes był zakładany bez biznesplanu, bez pomysłu wręcz, nawet takiego per se, że ej, dobra, mamy wizję na to. Albo żeby któryś miał doświadczenie w tym, tylko po prostu uczyliśmy się as we go i dokształcaliśmy się w tym, oczywiście już wtedy patrząc na inne firmy. Natomiast to było to opportunity, z którego wyrośliśmy. Czy można to postrzegać jako na początku usługę, a z czasem dopiero produkt? Czyli na początku robiliście bardzo dużo rzeczy ręcznie, wspomniałeś o Excelu, którego wypełniałeś lub poprawiałeś gdzieś tam ręcznie i
wokół tego zaczęliście z czasem budować produkt, bo pewnie na początku nawet nie miało to nazwy. Nie, nie miało nazwy. Było to rzeczywiście coś takiego, że no była to, z Filipem sobie rozmawialiśmy na ten temat tak, że na początku to sobie chodziliśmy, potem wsiedliśmy na hulajnogę, z tej hulajnogi zaczęliśmy dokładać jakiś mały silniczek z tyłu. Jest taka grafika bardzo popularna o budowie startupów, która właśnie porównuje, jakby nie powinno się robić startupów na zasadzie, że to jest koło, potem koło i układ jezdny, potem koło, układ jezdny i kierownica i gdzieś tam powstaje samochód, tylko między kołem a samochodem jednym z kolejnych etapów powinna być właśnie hulajnoga. Także ciekawe, że też się posługujesz tą przynośnią, bo to jest myślę też cenna lekcja dla młodych przedsiębiorców. No, na pewno hulajnoga jest dalej napędzana przez człowieka, więc tutaj auto może być to wlewką paliwa z zewnątrz, zewnętrzne finansowania i tak dalej, i już to rzeczywiście chodzi w miarę samoistnie, to nie, to tutaj rzeczywiście to była... Tak, ale wartość jest od początku, nie? Bo to czasami produkty, które są budowane, ja często spotykam przedsiębiorców, którzy nie wychodzą od potrzeb klienta, a od własnej obserwacji, od własnej wizji, która często jest kompletnie rozjechana z tym, czego klient faktycznie potrzebuje i często przez lata potrafią rozbudowywać projekt, którego ostatecznie nikt nie potrzebuje. I tak trochę budują kolejne jego komponenty, kolejne moduły rzeczy, która nie jest komukolwiek do szczęścia potrzebna. I dlatego ta hulajnoga to jest taka fajna przynośnia, bo ona symbolizuje etap, w którym ciężko ją nazwać samochodem, ale nadal jest to dla pewnej grupy bardzo przydatna rzecz. No, zresztą hulajnogą szybciej się dostaniesz z punktu A do punktu B, więc to na pewno było dla mnie fascynującą obserwacją, gdzie wpadaliśmy na kolejne pomysły, jak zoptymalizować pracę, jak zoptymalizować kolejne elementy i jak sobie możesz wyobrazić, monitorowanie cen w dużej mierze sprowadza się do tego, że masz 10 e-commerce'ów, masz jeden produkt, musisz znaleźć ten produkt na 10 e-commerce'ach i zaraportować go pod jednym wspólnym SKU-sem, czy pod jednym jakby... Ktoś musi porównać jabłko do jabłka. I jednym z największych problemów, znaczy to jest dalej bardzo duże zagadnienie u nas, ale takim podstawowym problemem było mapowanie produktów, które wyobrażasz sobie, że jak sobie zaczęliśmy od branży consumer electronics, skupiliśmy się na 4 największych sklepach w Polsce, to mają miliony produktów. To, żeby to wszystko ze sobą połączyć, nie wyobrażasz sobie, ile jest wersji iPhone'a. To jest szalenie. Tak jak my kojarzymy, idziemy do sklepu i się zastanawiamy, czy iPhone'a 14 czy 15 chcemy kupić, to jak zmultiplikujesz to przez liczbę RAM-u, który jest dostępny, przez liczbę kolorów i liczbę wersji, to pamiętam, że ja po nocy siedziałem i czyściłem nazwy, tak żeby je sprowadzić do wspólnego mianownika i potem pamiętam, że wręcz próbowałem teściową do tego zatrudnić, żeby mi pomagała łączyć te kropki. Dopiero dużo później się nauczyłem funkcji VLOOKUP, która jest do tej pory moim najlepszym ziomkiem i kocham i to bardzo nam przyspieszyło i to były takie drobne kroki od właśnie tego, żeby to na serwer, to było mocno kryzowane, że nagle nauczyliśmy się wielu rzeczy takich związanych z optymalizacją czysto techniczną, ale też takich rzeczy, gdzie nauczyliśmy się, że trzeba zatrudniać jednak, że wiele rzeczy mimo chęci nie da rady zrobić we dwóch i nawet jak się ma bardzo dużo czasu, to ten czas się kończy i dopiero dokładając osoby można rzeczywiście tą hulajnogę w ogóle zacząć upgrade'ować, bo w pewnym momencie zostajesz na tej hulajnodze i owszem, noga ci rośnie bez chodzenia na siłownię, ale jest pewna wyporność. A tu dokładanie czy to deweloperów, czy accountów po prostu pozwala, żeby to wszystko zaczęło dopiero nabierać kształtu firmy. Tak ja to Powiedz, jak wygląda transformacja z pracy w agencji, w własny startup, czy wyście na początku robili to po godzinach, czy podjęliście jakieś gigantyczne ryzyko, żeby rzucić pracę i rzucić się w stronę Modwise? Jak wyglądała ta ścieżka? Pytam, bo to jest też ścieżka, która jest takim marzeniem, myślę, wielu osób, które pracują w branży i chciałyby coś stworzyć własnego. I
I często jest pytanie, czy powinni iść tą bardziej ryzykowną, czy mniej ryzykowną ścieżką. Powiedzmy, że ciężko mi odpowiedzieć z perspektywy czasu, bo no udało, przysłowiowo udało nam się, ale jakby no mamy biznes, który działa. To jest coś takiego, więc jakby tą ścieżką, którą my poszliśmy, ona zafunkcjonowała, natomiast uważam, że, bo jakby sam początek był taki, że ja dalej pracowałem jeszcze przez rok, kiedy założyliśmy firmę. Filip już zajmował się w 100% tylko i wyłącznie rozwijaniem i robiliśmy to tak, że on full time pracował, ja znowu dokładałem po godzinach, w trakcie godzin przez to, że no jakby jestem, pracuję w sprzedaży, więc miałem tą taką możliwość, żeby rzeczywiście, no nie wiem, jeden telefon wykonać do nas, jeden do jakby dalej pracując rzetelnie i wiązując się z targetu, więc to jakby nie było takiego problemu. Natomiast mieliśmy też taką zasadę, że musimy sobie zagwarantować jakieś wynagrodzenie dla Filipa, żeby to nie było, że on sobie tam inwestuje, czyli wszystkie pieniądze, które zarabialiśmy, no to były jakby skierowane w to, żeby pokryć ten podstawowy koszt życia. To jakby robiliśmy od razu też tak jakby, tą odcinkę zrobiliśmy wtedy, kiedy widzieliśmy, że jest perspektywa na to, żeby osiągnąć jakiś tam ten minimum, żeby móc funkcjonować. Ale co do zasady, ja proponuję zaryzykować. Zaryzykować, wejść na tą głęboką wodę, trochę zacząć czuć to, że się tonie, bo to otwiera klapę. To jakby pokazuje, że ten shift na biznes jest może nie najważniejszy, no bo oczywiście życie prywatne jest tak samo kluczowe i nie można o nim zapominać. Mamy żony, dzieci, tego nie można bagatelizować dla jakiejś mrzonki, jakiegoś exitu albo czegoś. Natomiast to, żeby te 8 godzin, które się ma, przysłowiowo 8 godzin, no bo na początku jest to znacznie więcej, ale takie to poświęcenie się tej firmie niesie to, że weryfikujesz siebie trochę jako rzeczywiście posiadacza firmy. Czy ty jesteś w stanie myśleć 8, 10, 12 godzin na tym, co robić, kminić, kombinować, a nie żyć jako taka chuba w jakiejś firmie, tam proszę, może chuba to jest złe słowo, pracując gdzieś i koncentrując się na tym. Jasne. Słuchaj, rośniecie w zarąbistym tempie. Jakby to podwojenie w ostatnim roku przychodów na trudnym rynku, gdzie dużo się słyszy o biznesach SaaS-owych, które tracą klientów, które kurczą się, albo w najlepszym wypadku, może nie w najlepszym, ale w dużej większości przechodzą jakąś stagnację, wy urośliście o 100%. Jak to się dzieje? Jakie byś wskazał największe takie winy z ostatnich kilku lat waszej działalności? Brzmi to prozaicznie, ale słuchanie się klientów. To jest... To jest podstawowa rzecz, a drugie to nie, to może odpowiem na twoje pytanie, ale trochę rozciągnę odpowiedź. Sam budowałeś firmę technologiczną, więc wiesz, jak ogromna jest pokusa, że rozmawiasz z dużym klientem i on ci mówi, a bo ja chcę taki przycisk, a ja chcę to zrobić, a zróbcie mi tak. I ja kupię to rozwiązanie, jak będziesz miał tak. Jest to potwornie trudne, żeby powiedzieć nie i żeby stanąć przy swoim, że dobra, ale czy na pewno tego potrzebujesz? Tutaj to jest pierwsza podstawowa rzecz, że żeby móc rosnąć, trzeba wierzyć w to, co się robi, że ma się dobry pomysł. Nie mówię, żeby nie robić poprawek w kursie, bo to jakby było, no nikt nie jest alfą i omegą, zwłaszcza, że musimy patrzeć też na rynki dużo większe, które robią rzeczy trochę inaczej, pewnie często mądrzej, albo wiedzą przynajmniej jakby, co zadziałało, więc to jest kluczowe, żeby patrzeć, rozumieć swój biznes, ale też, żeby się nie zakopać w jakimś technologicznym utrzymywaniu czegoś, co jest nieutrzymywalne. Więc to jest taki baseline. Drugie, to rzeczywiście my w pewnym momencie odkryliśmy, że postrzeganie siebie jako tylko i wyłącznie narzędzie do monitorowania cen, czy tak zwanego jakby nawet digital shelfu, bo to nie jest tylko ceny, metryk mamy dużo więcej, co nam pozwala przede wszystkim skierować się do naszego takiego pięknego target audience'u, czyli współpracy z gigantycznymi brandami, pozwoliło nam na to, że
zostaliśmy dopuszczeni, jak wysłuchaliśmy, że jest potrzeba też tworzenia rozwiązań, które uzupełniają ten digital shift. Czyli jedno to jest monitorowanie, gdzie masz pewną wyporność, której nie jesteś w stanie już dłużej przekroczyć, bo nikt nie potrzebuje monitorować kolejnego sklepu, jak tam sprzedaje, ale to, co bardzo potrzebuje, to jest cały czas rosnąć w tym obszarze i uzupełniać materiały graficzne, asety, karty rich mediowe, czyli te karty, które opisują produkty. To był dla nas ogromny kopniak, że teraz realnie my stoimy na dwóch nogach, które są bardzo komplementarne, bo w zależności od tego, z kim rozmawiamy, albo jak podchodzimy do danego pitchu, możemy zacząć o kartach rich mediowych, które wszyscy rozumieją design, to nie jest żaden rocket science, a z drugiej strony możesz pokazać, że dobra, my wam tu pomożemy, ale mamy jakby taki view 360, to może przesada, ale że możemy wam pomóc monitorować, optymalizować, potem jeszcze dowieść do waszych partnerów to, czego potrzebujecie. I to był taki jakby punkt, w którym my zaczęliśmy budować dwie nogi równocześnie, które nam pozwalają bardzo fajnie rosnąć. Czyli biznes technologiczny jest stabilny, rośnie, cały czas ma skoki, które w zależności od klienta jakby są większe lub mniejsze, natomiast jest bardzo powtarzalny, a potem mamy część taką designowo-graficzną, która już trochę jest o tyle ciekawa, że tam jak już wejdziemy do jakiegoś klienta, to on sam sobie generuje potrzebę. Wprowadza nowe produkty, więc potrzebuje do tego materiału graficznego, który my mu uzupełniamy, a potem je trakujemy i tak koło się zamyka. Rozumiem, a może nawet nie rozumiem, bo myślę, że większość słuchających może nie kumać jeszcze do końca, czym się zajmujecie. Jakby monitoring cen jest, jak rozumiem, tylko częścią waszej działalności i o ile to jest gdzieś zrozumiałe, bo firmy po prostu chcą monitorować ceny, żeby wiedzieć, czy przypadkiem konkurencja nie zrobiła jakiejś gigantycznej promki na ten produkt i ta promka być może generuje im dużą ekspozycję w internecie. Jakby jest masę wartości z monitorowania cen. Pamiętam sprzed paru lat taki case chyba Macy ze Stanów, które na Macy's.com w czasie rzeczywistym modyfikowało ceny w oparciu właśnie o taki monitoring trochę jak wasz i dobierało ceny maksymalizując konwersję i marżę. Czy jakby optymalizując po konwersji i marży. Więc jest tym dużo wartości, natomiast jakbyś mógł trochę rozwinąć tą waszą drugą działalność. To, o czym powiedziałeś, to jest w ogóle święty gra, czyli taki repricing dynamiczny. Mhm. Myślę, że bardzo mało firm ma tak duże zaufanie do źródeł zbierania danych, żeby rzeczywiście mhm. na tym oprzeć swoje mechanizmy wewnętrzne, no bo jak sobie możesz wyobrazić, tutaj jeden misklik i możesz dużo pieniędzy stracić, więc tutaj mhm. to rzeczywiście ogromne zaufanie, które trzeba zbudować. Natomiast ceny były tylko i wyłącznie tym takim pierwszym elementem, który zaczęliśmy zbierać. Jak sobie pomyślisz na konsument albo właściciel brandu jakiegoś, to że jaką masz cenę jest o tyle rzeczą wtórną, bo masz na to pośredni wpływ. Ty jako brand sprzedający kosmetyki w internecie, nawet nie kosmetyki w internecie, tylko sprzedając swoje kosmetyki mhm. do innych retailerów, nie możesz im narzucić ceny. Przynajmniej w Europie. Jest to zakazane, można to robić w Stanach Zjednoczonych, gdzie już rzeczywiście możesz wymagać minimalne ceny. Natomiast. Czyli nie wiem, Adidas, może nie Adidas, ale mydełko FA trafiające do Rossmana nie może powiedzieć, że cena tego mydełka minimalna to jest taka i taka? Nie. To Rossman wybiera cenę? Cenę? Ale robi to w białych rękawiczkach, na zasadzie, że my taką cenę rekomendujemy. Wiele klientów, mm-hmm. z którymi rozmawiam, wręcz w stopkach mają napisane, że ceny naszych partnerów są wyłącznie ich własną, własną strategią i własną decyzją. Więc tutaj mm-hmm. jako producent rzeczywiście prawnie nie możesz na to wpływać. Możesz się przyglądać, możesz rozmawiać, możesz korygować. Oczywiście możesz wprowadzać różne mechanizmy promocyjne. To jest jakby wszystko ok, ale jakby jak jutro rozmawiam będzie za mydełko FA miał 5 zł, to, a ty byś chciał, żeby było 6, to, no to tyle możesz powiedzieć. Natomiast mhm. to, co jest dużo ważniejsze, będąc takim producentem mydełka FA, to, co ciebie interesuje, to jest to, żeby konsument, który wchodzi na sklep internetowy, po pierwsze znalazł ten produkt, czyli żeby był wysoko pozycjonowany,
Po drugie, ten produkt musi być dostępny, bo co z tego, że masz atrakcyjną cenę, jak go nie da się kupić, no to to jest tragedia. Jak sobie pomyślisz o gigantycznych biznesach, brakach w dostawie, to to jest dużo ważniejsze, że ten produkt jest w ogóle do kupienia, czy on tam złotówka jest droższy czy tańszy. Idąc dalej, mydełko V może jest trochę za prostym przykładem, ale jak sobie pomyślisz, że masz pięknie urządzone studio i pewnie nad wyborem kamery trochę siedziałeś i myślałeś o tym, oglądałeś pewnie inne blogi, czytałeś blogi, oglądałeś YouTube na temat, jak to zrobić. Tak było. Jeszcze idąc dalej, jeżeli kupowałeś na przykład euro, to myślę, że klikając na produkt, przeczytałeś cały opis, co ta kamera ma, jakie nowe technologie, jak można wykorzystać najprzeróżniejsze feature'y. No i jak sobie możesz wyobrażać, jeżeli handlujesz na przykład telewizorem, no to chciałbyś, żeby taka karta produktowa wyglądała po prostu genialnie. Opisywała wszystkie twoje USP, żeby było odpowiednio dużo zdjęć w galerii. Rozumiem. To są wszystkie takie rzeczy, które na skalę mikro może nie mają żadnego znaczenia, ale na skalę makro już robią ogromne znaczenie, że kupujesz telewizor za 5, 10, 20 tysięcy, no to żeby on jednak ciebie przekonał, że to jest no, warte tyle, żeby poświęcić tyle środków. A idąc trochę dalej, to jeżeli nawet odnosisz to od innej branży, patrzysz na branżę beauty, no to tam musisz pokazać, że facet będzie wyglądał po prostu jak prawdziwy, wiesz, drwal i będzie miał brodę po tym środku, a pani będzie pięknie pachniała i włosy będą lśniły. Więc to są wszystkie takie elementy, na których potem brandy bardzo mocno pracują. Ceny nie to, że schodzą na drugi plan, ale są elementem tej całej układanki. Masz ratingi, reviewsy, jakie są sentymenty, czyli to, czym ty wyświetlasz. Czyli w pewnym sensie jesteście monitoringiem tego, jak wyglądają, jak eksponowane są produkty cyfrowe na najróżniejszych sklepach, marketplace'ach. Dokładnie. To jest jakby ceny był początek, teraz już patrzymy na super, całość. Super. To paradoksalnie podobny biznes do tego, co my robimy w pewnym sensie. Jest to jakaś bardzo komplementarne, ale pokrewny też, bo o ile my monitorujemy, co mówi się o marce w różnych miejscach, to wy monitorujecie, jak ta marka wygląda, jakimi opisami produkty są przedstawiane, tego typu rzeczy. Dokładnie. I ten cały cykl takiej współpracy z klientem w dużej mierze sprowadza się do tego, że jedno to trzeba zmonitorować, żeby znać, jaki jest status quo. To jest pierwsze. Drugie, to można temu klientowi potem pomóc, żeby te materiały pouzupełniać. A trzecim elementem, który my zaczęliśmy robić i który był rzeczywiście dla nas dużym elementem ewolucyjnym, to jest to, żeby wyprodukować te materiały, które potem mają być wdrożone. Czyli jeżeli komuś brakuje 5 zdjęć w galerii, to my zrobimy te 5 zdjęć do galerii. Jeżeli komuś brakuje karty liczb mediowej, czyli tej jakby ładnej, opisującej produkt, to my taką przygotujemy, napiszemy kopię, zakodujemy ją, wdrożymy ją. To jest właśnie ten element. Natomiast to nawet opowiadając tej całości, to i miałeś na początku pytanie, jak do tego doszliśmy, trzeba słuchać, trzeba wyczuć to, że klient, to jest jego podstawowy problem, ale na tym się, to jest dopiero początek jego pracy, którą wykonuje z twoim produktem. To jest mniej więcej tak, jak tak przynajmniej konceptuję, że u was jest to, że wiesz, jak twoja marka jest postrzegana w internecie, no okej, wiesz, teraz co zrobić z tym, żeby było lepiej. Jak pomóc temu partnerowi, żeby on rzeczywiście wyrósł, poprawił te wyniki i, no i jakby świecił się w najlepszym świetle w internecie. Super. Zastanawiam się, jak wyglądała wasza ścieżka, tak powiedzmy kapitałowa ścieżka Modwise. Przed nagraniem rozmawialiśmy chwilkę o tematach inwestycji, inwestorów. I jest to jedno z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejsze pytanie, jakie dostaję, to skąd wziąć inwestora, na którym etapie optymalnie wybrać inwestora, czy lepszy inwestor, czy bootstrap, odwieczna wojna. Jak ty do tego podchodzisz? Jak w ogóle wygląda struktura kapitałowa Modwise'a? My rzeczywiście na dość początkowym etapie skorzystaliśmy z drobnej wlewki, która nam pozwoliła rozwinąć. Drobna wlewka brzmi dwuznacznie. Wlewka. Poszliśmy po inwestycje i znaleźliśmy inwestorów, którzy nas wsparli i wsparli nas środkami. Natomiast moja rada by była do
każdego, kto zakłada. Oczywiście no, są biznesy, które są tak kapitałogenne, że nie da się ich założyć w ogóle bez zewnętrznego inwestora i myśląc o tym, żeby, nie wiem, taki portal jak WP założyć bez kapitału, no abstrakcja, nie zadziała. Więc tutaj jakby myśląc o czymś takim, natomiast robiąc biznes technologiczny, który nie wymaga ogromnej skali natychmiast, ja proponuję bootstrapować najdłużej jak się da, a jakiekolwiek inwestycje, które są pozyskiwane z rynku, powinny być bardzo przemyślane, przegadane stukrotnie i pozwalały w bardzo konkretnym obszarze rosnąć i dokonywać bardzo fajnych, jakby powinien być upgrade. Taki to czemu wzięliście kasę? Wiesz co, czuliśmy, że to nam może pomóc, pomogło na pewno, tutaj w ogóle w żaden sposób nie będę demonizował inwestorów, bo pomogło nam to przede wszystkim w tym, Szkoda, że... byłby dobry odcinek. Proszę? Szkoda, byłby jeszcze lepszy odcinek. Nie ma co demonizować inwestorów, to są tacy i są tacy. To bardziej to, co ja czułem, że... Bo biznes zakładaliśmy, jak zatrudniliśmy pierwszą osobę, która do nas dołączył, Michał, serdecznie pozdrawiam, bo jest z nami od samego początku. Czy chyba tydzień później zaczął się COVID, nikt nic nie wiedział, nagle lockdowny, pojechaliśmy do domów i nie było wiadomo o co kamen, a tu zakładasz firmę, zatrudniasz ludzi. My sobie myślimy, że o kurczę, trzeba będzie zwalniać, a było odwrotnie, bo wszyscy zaczęli patrzeć na online i na e-commerce, no bo sklepy stacjonarne są zamknięte, więc trzeba tu inwestować, więc dla wielu firm COVID był tragedią, a dla nas to było po prostu żniwa, bo wszyscy chcieli patrzeć w kierunku e-commerce'u, ale też czuliśmy, że musimy ustabilizować sytuację. Cashflowowo było to może nie trudne, ale było potrzebna taka inwestycja, która nam pozwoliła wziąć oddech i jakby dalej się rozwijać. I myślę, że pozwoliło nam to w pewnym sensie rozwinąć skrzydła. Oczywiście patrząc wstecz na każdą inwestycję, myślisz sobie, a kurde, jeszcze mogliśmy zacisnąć pasa, przetrwać to i mogło być, mogliśmy mieć te procenty. Ale kto to wiedział, nie? Kto to wiedział, że pójdzie tak dobrze? A możesz podpowiedzieć, jaki procent oddaliście? Oddaliśmy prawie ćwierć firmy. Prawie ćwierć firmy. I pewnie no nie mieliśmy innego wyboru, jakby nie znaliśmy się też na negocjowanie. Jaka to była kwota? Było 400 tysięcy. Okej. I oczywiście patrząc teraz, wymieniałeś nasze obroty i nasze plany, to teraz jest to kropla w morzu. Natomiast no, tam 3 lata temu było to tyle. Nie, no to człowiek czuł już chyba, że Pana Boga za nogi złapał, nie? Jak 400 koła wpadło na konto, to się wydawało, że można wszystko. No to tak, przy czym jakby no tutaj bardziej myśleliśmy o tym, co my z tym możemy najlepiej zrobić i o dziwo, tak jak jest duża pokusa pewnie, że o, masz w końcu jakieś kolokwialnie sianko w firmie, to sobie podnieśmy pensję. No to nie, no to tutaj... O nie, to większość founderów właśnie sobie daje jako ostatniemu. Zawsze dodatkowego sprzedawcę, zawsze dodatkowego programistę wydaje się lepiej wziąć niż sobie podnieść wynagrodzenie. Tak, chociaż tutaj znowu niedawno nawet ty chyba coś publikowałeś, nie pamiętam gdzie to było, czy to było na LinkedInie, czy na YouTubie, że sam ocenia, że popełniłeś błąd. Że o tak, tak. Znaczy, ja uważam, że dobry founder na początku to biedny founder i taki głodny founder to dobry founder, ale od pewnego momentu, gdzie firma już ma zapewniony wikty opierunek i już nie zastanawiasz się, jak przejść od 0 do 1, tylko od 1 do 100, to founder pewnie nie w mniejszym stopniu powinien martwić się o ratę kredytu, a w większym stopniu o to, gdzie firma może być za 3-4 lata. Więc jest taki moment, gdzie trzeba płynnie przejść z jednego do drugiego, a często founderzy mają z tym problemy. My na przykład mieliśmy z tym problemy przez wiele, wiele lat. Przez pierwsze powiedziałbym 10 lat mieliśmy niedoszacowane pensje. I nawet dzisiaj mam takie uczucia, że sobie myślę, kurde,
dużo zarabiam. ale potem zderzam to z rynkiem i się okazuje, że to jest bardzo średnie, średni zarobek. I to takie właśnie founderskie myślenie z tyłu głowy zostaje gdzieś. Na pewno dobrze powiedziałeś, że te podwaliny muszą być wygłodowane. To oczywiście jest jakiś poziom taki, że wydaje mi się, że jeżeli nie masz co garnka włożyć, to może pójść na etat, a nie kreć firmę, bo to nic dobrego nie wywróży. Zaczniesz głupie błędy, jednak tutaj trzeba mieć trochę tego wytrwania, więc mieć odpowiednie wynagrodzenie jest też weryfikacją tego, czy się udało znaleźć ten taki market fit, albo zalążek market fit. No bo to, tak jest. Do takiego prawdziwego market fit to się dochodzi według mnie kilka razy w ciągu jego prowadzenia firmy, bo był jeden market fit, a potem coś się zmieniło i inne firmy bardziej fitują niż te, które z początku. Natomiast na pewno dobrze mieć zapewnione jakieś podstawy takie życiowe. To jest główne, moim zdaniem, główne ryzyko pozyskiwania inwestora na wczesnym etapie, bo pozyskanie kasy na wczesnym etapie jednak odpycha cię od product market fit. Zaczynasz skupiać się na pitch decku, prezentacjach, relacjami z inwestorem, a jak już podniesiesz kasę, to na produkcie i nie ma tego ciśnienia, żeby zarabiać, nie ma tego ciśnienia, żeby dawać wartość jak najszybciej klientowi docelowemu. No to akurat u nas było 100% odwrotnie. No u was się zaczęło od wartości, u was przyszedł klient, powiedział, potrzebujemy tego i tego i wy zaczęliście to robić, nie? To dopiero pewnie potem pojawił się inwestor. Rozumiem, że inwestor wszedł w momencie, w którym mieliście już, nie wiem, dwóch, trzech klientów, może nie było jeszcze automatyzacji, może jeszcze nie był to... Nawet więcej klientów już mieliśmy. To było rzeczywiście, okay. Jak tutaj wydawało nam się, że to jest w miarę szybki... To bardzo zdrowy model. Gorzej jest z biznesami, które nie są nawet blisko product market fit, nie sprzedały jeszcze ani ze złotówkę swoich produktów, a już chcą inwestora, no bo czytają na TechCrunchu, że wypada mieć inwestora, jak zakładasz czarta. Okej. Myślę, że nie ma co patrzeć też na Stany Zjednoczone i odnosić tego do naszego polskiego rynku. To jest jakby zupełnie dwie inne bajki. No chociaż może się trochę... Patrzą na Antyweb i też im się wydaje, że wszyscy mają inwestora. No, pewnie tak. To, co w naszym przypadku było dużo trudniejsze, to nawet nie pozyskanie inwestora albo znalezienie marketu, albo stania się rentownym, bo rentowni byliśmy od samego początku, dosłownie chyba w całej historii Modwise mieliśmy może 2 miesiące, które nie wyszliśmy na plus, to też tylko bardziej dlatego, bo po prostu poprzesuwaliśmy. To jest mega, że mega zdrową EBITDA macie w 2022, 650 tysięcy przy 2,5 milionach rewa, prawie milion w 2023 przy 3,6, także bardzo, bardzo zdrowa marża. I to rzadkość wśród młodych firm, bym powiedział. No, bardzo się staramy. To, co było takim też jakby motorem napędowym tego, że wiedzieliśmy, że musimy zarabiać pieniądze. Jakby nie liczyliśmy na to, że znajdziemy super inwestora, który nam, nie wiem, po prostu otworzy wszystkie drzwi i nagle się zacznie lać, albo że nawiążemy jedno partnerstwo, które nam wszystko zmieni. Tylko tutaj rzeczywiście próbowaliśmy to łączyć tak, że rozwijamy produkt, ale robimy też jakiś tam custom development dla, oczywiście w miarę w tym obszarze, które robimy, czyli nie to, że zajmowaliśmy się monitoringiem cen, kodowaliśmy apki mobilne, to może nie aż tak, ale no jak klient coś potrzebował dodatkowo zdevelopować, nie wiem, landinga postawić albo coś, to mu pomagaliśmy i to nam zawsze ustawało dodatkowo jakieś pieniądze, które pozwalały nam się coraz bardziej skupiać. Pamiętam, że z 2 lata temu na spotkaniu firmowym pokazywałem właśnie taką transformację, że w 2021 mieliśmy bodajże 75% rewy było z developmentu takiego customowego, a 25% z apki. A w kolejnym roku pokazywałem, ten shift był prawie że o 90 stopni inny. Mieliśmy 25% z o 180 stopni. A 80 stopni. Tylko już 75% było z apki. Ekstra. To był rzeczywiście taki też moment, kiedy my sobie z Flipa powiedzieliśmy, że jeżeli już jakiś custom development, to
to musi być to tak duży deal, żeby on nam pozwalał skakać, a nie rozpierdzielał nam naszą pracę na co dzień. Bo chciałem jest o to dość... spytać. Tak, właśnie chciałem o to spytać, bo młode firmy mają z tym mega problem, bo widząc pierwsze przychody, myśmy mieli z tym mega problem, jakby łapiąc pierwszych dużych klientów, to ci duzi klienci mieli nad nami istotną władzę. Chcieli dodatkowego przycisku, dodatkowej funkcji, dodatkowego eksportu jakichś danych i ciężko było powiedzieć im nie. I zastanawiam się, wspomniałeś trochę, że w tej chwili jakby oceniacie wielkość przy podejmowaniu decyzji, ale zastanawiam się, czy przyjdzie moment, w którym będziecie kompletnie tacy produktową spółką, gdzie totalnie nie robicie customów, no chyba, że przychodzi 300 klientów, którzy poprosili o daną funkcję, no to wtedy w naturalny sposób coś takiego robicie. To może trochę inaczej, bo custom development pod klientów, według mnie to jest, znowu trochę wraca się do tego, że trzeba słuchać tego. Jeżeli jeden klient mówi, że chce mieć przycisk, no to spróbujmy zrobić bypass tego. Na zasadzie, jeżeli ty coś potrzebujesz, nie wiem, może ktoś potrzebuje dedykowany raport, to zróbmy ci to na Lookerze, a nie u nas w apce. No bo w apce to niesie ze sobą 10 różnych wątków, które trzeba poruszyć, zmiany w bazie danych. Jest to bardzo trudne. Tutaj jakby ja mam zaszczyt mieć bardzo łebskiego wspólnika, który też no myśli o tej technologii cały czas i widzi, jak ją poprawiać. W pewnym momencie też rzeczywiście skorzystaliśmy ze wsparcia chłopaka, który pracuje w Facebooku, tylko nie w Polsce, tylko w Stanach i jest tam jednym z bardziej ważnych devów. Płacimy za niego krocie, ale no, pokazał nam inne podejście do projektowania też rozwiązań, które... A w sensie architekt bazy, jakieś tego typu rzeczy? Nawet nie to. To było od wykorzystania rzeczywiście strumieniowania danych. Mamy cały serwis, który nam pozwala dużo danych zbierać i w różne strony je rozsyłać, bez tego, żeby trzeba było za każdym razem nowe API budować. Okej. A to jest jakaś nierelacyjna baza danych, jakieś Mongo, jakiś Elasticsearch, o Jezu, jakiś mamy tak dużo ClickHouse. Okej. Od nierelacyjnych po relacyjne, bo w zależności od tego, który serwis, jaką ma legacy na różnych rzeczach stoi. Natomiast no, mamy też wewnętrzny projekt wyrównania tych przebiegów i zmodernizowania wszystkiego do jednego, co jak sobie wyobrażasz, jest potwornie trudne, żeby znaleźć na to czas. I zawsze co roku sobie z Filipem mówię, tak, w tym roku pierwsze 3 miesiące masz dla poprawy. Nigdy to my tak od 13 lat mówimy o tym, że w końcu zrobimy coś z długiem technologicznym i starą wersję aplikacji przepiszemy do nowego kodu i to kurde. Nie ma szans. Nie ale robi się to nas łatwiej. Do tego, o co pytałeś. Dodawanie dodatkowych przycisków, no to jest oczywiście proza życia, że ktoś coś tam prosi, a dajcie mi logo, a to coś tam. O ile ma to sens i było to w planach, to możemy to przyspieszyć. To ma dla mnie na pewno sens. Nauczyliśmy się też nie wykminiać samemu funkcjonalności, posłuchania się klientów i odbijania tego. To jest rzecz, która bardzo długo nie stresowała, żeby zadzwonić klienta i spytać się go, słuchaj, czy to tak ci będzie się podobało i pokazać mi dzisiaj na filmie, bo stwierdziłem, że o Jezu, bo ja sprzedaję nasz know-how, albo że nie wiem czegoś, że on bardziej oczekuje ode mnie, że ja to muszę wiedzieć, a okazywało się, że zupełnie w drugą stronę. Klienci miłą chęcią się dzielą wiedzą i oczywiście no, jak 10 klientów masz, to każdy ma trochę inny pomysł na design, no ale to już jest bardziej też skill prowadzenia takiego projektu i powiedzenia, że dobra, my to tak widzimy, czy to by to tak odpowiada i czy uważasz tak, czy inaczej, a nie wolna amerykanka i robisz co tylko chcesz. Jasne. Ale custom development, to rzeczywiście już odchodzimy od tego, żeby robić rzeczy, które bardzo wychodzą poza naszą aplikację i rzeczy, które my wokół niej robimy. To na tej zasadzie. Jasne. Czyli bardziej podchodzicie do tego słuchać klientów, ale nie wdrażać dokładnie tego, o co was proszą, tylko słuchać ich problemów i zastanowić się, jakie jest najlepsze rozwiązanie tego problemu w zderzeniu z waszą ekspertyzą, a nie konkretnie, no bo wiadomo, klient może prosić, mówiąc kolokwialnie, jak to mawiał klasyk, o szybszego konia. Tak, trzeba słuchać problemu, a nie
nie klient jest od tego, żeby wymyślać rozwiązanie. Bo musisz Super. popatrzeć na stack technologiczny, na rozwiązania. Często nawet odnosząc się do prostych statystyk, klient chciałby, żeby był prosty, wykresliniowy, a ty jesteś w stanie na nim jeszcze 10 różnych informacji przemycić, bo masz na to pomysł. Wtedy no, oczywiście warto odbić od klienta, czy to ci wnosi dodatkową wartość, i przeważnie wnosi. Bo rzeczywiście jakby możesz sobie to lepiej koncypować i masz większe spojrzenie na dane też często niż sam klient potrafi je mieć w niektórych obszarach. No ale no, jak klient chce szybszego konia, to nie podstawiasz mu osła, tylko na przykład, nie wiem, zamiast trenować konia, to mu kółka podkłada, żeby szybciej się turnął, czy coś takiego. Wiadomo. Więc trochę może idąc twoją analogią, ale sprowadza się do tego, że trzeba wiedzieć, co się chce zrobić i mówić nie, ale też słuchać, no bo to trochę chodzi. To klienci nam fundują biznesy i to na nich rośniemy, a nie na naszym widzimisię. Wspomnieliśmy o wysokiej marży, którą macie. Zastanawiam się, gdzie jesteś w dyskusji pomiędzy tym, czy generować marżę jakąkolwiek, generować jakiekolwiek zyski w tak młodej firmie jak wasza, czy reinwestować wszystko z powrotem we wzrost. No, moglibyście mieć więcej sprzedawców, moglibyście mieć więcej deweloperów, szybciej rozwijać produkt. Dlaczego tego nie robicie? Dlaczego decydujecie się generować tam, powiedzmy, zdrową EBITDA? Wydaje mi się, że zdrowa EBITDA jest podwaliną pod każdy biznes. Jakby można go żyłować i rzeczywiście robiliśmy to w tych pierwszych dwóch latach bardzo żyłowaliśmy. Jakby nie można żyłować do zera, no bo wystarczy, że ci zrezygnuje ten klient i nagle no, musisz ludzi zwalniać. Więc to jest coś takiego. Uważam, że każda firma też ma swoje cykle życia i dobrą rzeczą jest posiadanie podróżki bezpieczeństwa, która pozwala ci zysk nadmierny, znaczy nie ma nadmiernego zysku, ale jakby zysk, który mógłbyś lepiej wykorzystać inwestując go, zainwestować wtedy, kiedy masz na tyle zabezpieczony core business i na tyle zabezpieczone działania firmy w takim jakby w takim flet życiu codziennym, że wtedy możesz ten zysk, który wypracowałeś, albo zreinwestować, żeby dużo zainwestować w jakieś nowe rozwiązanie i rzeczywiście się temu oddać. Złapać kolejny raz product market fit. Złapać kolejny raz product market fit, czyli jakby trochę hamować, albo nawet może nie hamować, bo to, co nam całkiem dobrze wychodzi, to jest to, że robimy tam optymalizację, gdzie się nie da robić, tak żonglujemy zarówno ludźmi, jak i skillsetem, żeby wyciskać tą przysłowiową cytrynę bez żyłowania ludzi, bo to jest jakby coś, co jest jakby już no, trzeba wiedzieć, gdzie już ktoś za dużo pracuje i za dużo to próbujemy od niego, za dużo od niego oczekujemy. Natomiast rzeczywiście dobić do tego, że jest bezpiecznie i to, co zarobiliśmy, możemy to, co na początku rozmawialiśmy. Hulajnoga, dokładać, trenować nogę, potem dokładać lepsze kółka. No fajnie w którymś momencie jednak z hulajnogi na gokart przeskoczyć. Zrobić coś takiego. No i do tego są potrzebne środki też, żeby dalej firma normalnie funkcjonowała, no to żeby móc pompować. A do tego można organicznie dojść spokojnie i nie żyłując tej elity. Tak nas przynajmniej życie nauczyło, że jakoś funkcjonujemy. Ale będziemy dużo inwestować w przyszłym roku. Rośnięcie na EBITDA też nie jest koniecznie tym najważniejszym. Tutaj patrząc na spółki technologiczne, no Rewa jest na pewno tym, co jest gdzieś też odzwierciedleniem tego, jak dużo jesteś w stanie z rynku zgarnąć. Natomiast żeby dobrze z tego z rynku zgarniać, też trzeba technologicznie tego przygotować. Wspomniałeś o inwestycjach. Zastanawiam się, czy któreś z inwestycji są w jakiś sposób powiązane ze sztuczną inteligencją. To jest taki temat i pytanie, które przewija się w większości moich rozmów od półtora roku. Obserwujemy gigantyczną rewolucję. Wydaje się, że w bardzo dużych zbiorach danych, takich, na których wy pracujecie, sztuczna inteligencja ma nie jedno i nie dwa zastosowania. Ciekaw jestem, jak ty do niej podchodzisz. Wiem, że jesteś ogromnym fanem, więc w żaden sposób też nie zamierzam... Ale tylko dlatego, że roboty tego słuchają i sztuczna inteligencja tego słucha i kiedyś zadecyduje, czy mamy przeżyć apokalipsę, czy nie. Więc ja tylko mówię, że ja zawsze mówiłem dobrze.
I Michał Sadowski z Wrocławia, jakby co. To ja też Marek Kamienic się tak samo pod tym podpisuję. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Przy czym zauważyłem, że no, znowu trzeba trochę odróżnić, z której perspektywy na to patrzę. Na chwilę obecną stricte AI. Tutaj też bym odróżnił AI, które jest rozwijane przez firmy na własne potrzeby, które mają w tym sercu ten AI. To jest zupełnie coś innego niż ChatGPT. Oddzielmy te dwie rzeczy. Bo te firmy, myśląc nawet tutaj o polskich firmach, Synerise, która robiła te AI dużo wcześniej niż one stały się sexy w takim populistycznym rozumieniu, no one żyją tym AI. Oni mają inżynierów, którzy tylko to robią. To jest jakby coś takiego. Druga część osób i perspektywa AI, no to jest korzystanie z ChatGPT i jego możliwości. To, co ja zauważyłem, tutaj odniosę się trochę do ciebie, bo jakby śledziłem poczynania Brand24 od wielu, wielu lat. A to ty. Tak. Pamiętam, jak staliście się spółką akcyjną i napisałeś pierwsze listy inwestorów i opowiadałeś, że no, idziecie w to jak Kunawra Barbara, bo jak tak, Kunawra Barbara, dobrze pamiętam? Tak było. No to to rezonowało mi czymś takim, że to jest twoja forma komunikacji, to jest twoje, to jest Brand24, tak wy chcecie być postrzegani. Ty masz jaja, żeby tak napisać w liście do inwestorów, co nie oszukujmy się, no nie jest takim standardem, że piszesz w miarę luzną mową do kogoś, kto w ciebie zainwestował pieniądze i jakby stałeś się już tą poważną firmą. Nie? Jesteś spółką. Dobrze, ktoś zauważył. Myślę, że wiele osób to zauważyło, jeśli byłeś taki skromny, to myślę, że cały LinkedIn był opiechany tym, że Michał Sadowski ma jaja i napisał w liście do Koryntian, że trzymajcie się, bo odpalamy wrotki dopiero. Natomiast to, co ChatGPT i AI powoduje, to, że jeżeli ty jako młoda firma, młody przedsiębiorca nie masz jeszcze wyrobionego tego, kim ty chcesz być i jak ty się chcesz komunikować, ukradnie ci to, bo pisze generycznie. Jest bardzo dużo pokusa, żeby zacząć się komunikować tak, jak robi to ChatGPT, czyli nie jest to już twoja myśl, twoja wizja na to, co ty chcesz powiedzieć, tylko on ci to napisze, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, bo ty nie wymyślisz tego w ten sposób. I tutaj jakby dużo człowiek się może zatracić, więc według mnie fajnie jest korzystać z tego. Jest to, ja nie wyobrażam sobie dnia, żeby z tego nie korzystać. Jakby, czy to jakieś pytanie, czy nie wiem, w Excelu mi pomaga, czy w rozumowaniu świata nawet mi pomaga, natomiast jestem na tyle już obyty tym, co robię, że mam swój własny sposób, czy to sprzedaży, czy komunikowania się z klientami, czy z pracownikami, że ChatGPT mi tylko pomoże, a nie zastąpi mnie. A tutaj dużo osób może zatracić swoją taką autonomię i takie swoje ja. Myślę, że widząc, jak ty się komunikujesz na LinkedInie, dalej wydaje mi się, że 100% treści jest pisanych przez ciebie. Nawet jeżeli, nie wiem, ChatGPT ci mogłem już wytrenować, i, tak. Ja coś takiego zrobiłem. Zrobiłem swojego sadę GPT, gdzie zaplodowałem wszystkie swoje statusy z LinkedIna z ostatnich kilku lat i po prostu nauczyłem go, w jaki sposób ja komponuję treści, więc teoretycznie teraz mógłbym już wykorzystywać do tego czata GPT, chociaż akurat z różnych względów nie robię tego, choć wspieram, posiłkuję się tym, ale Marek, nie o mnie tutaj mowa, tylko o tobie. Powiedz, jak podchodzicie do sztucznej inteligencji w kontekście samej technologii w waszym produkcie, bo to mnie, przyznam, najbardziej ciekawi. Mamy w pewnym sensie podobne biznesy, mamy crawlery, parsery. W parsowaniu strony ta sztuczna inteligencja wydaje się być dużą pomocą potencjalnie, aby rozpoznawać, czy rodzaj iPhone'a, o którym wspomniałeś, na stronie to, jaką ma cenę, wychwycić, co jest ceną, co jest opisem, co jest numerem telefonu sklepu, na którym to się wystawia. Czy myślicie o tego typu rozwiązaniach? Myślimy, to jest, że tak powiem, od tego zaczęliśmy, bo widzieliśmy, że to jest pierwsze, to jeszcze zanim w ogóle ChatGPT był publicznie dostępny, my już mieliśmy koleżankę na pokładzie, która zajmowała się u nas machine learningiem i trenowała modele, bo bez tego to my, ja nie wyobrażam sobie przyszłości naszej firmy, żebyśmy mieli zautomatyzowany sposób maczowania. On oczywiście będzie nadzorowany przez człowieka. To jest nieuniknione, bo ktoś na to musi jednak zerknąć.
Może to się zmieni na przestrzeni najbliższych lat i to rzeczywiście aż tak ewoluuje, że będzie można oddać ten potwornie trudny kawałek biznesu maszynom, natomiast to będzie nadzorowane przez ludzi. To, co my traktujemy jako święty graal, to jest to, żeby wykorzystywać sztuczną inteligencję, czy to w postaci chatu GPT, czy różnych copilotów, które pomagają deweloperom lepiej i szybciej pracować, do tego, że my wewnętrznie wykorzystujemy to, żeby siebie samemu też poprawiać w dużej mierze jakość naszą, bo można pitch szlifować z kimś z zewnątrz, albo odbić go od chatu GPT i pewnie wynik będzie na ogóle dość podobny. Natomiast co do samej aplikacji, którą mamy, jesteśmy na początku wdrażania i rzeczywiście tutaj to, co my chcemy zrobić, to wykorzystywać AI do tego, żeby być partnerem dla naszych klientów do rozmów, żeby móc zadać pytanie, co te moje dane tak naprawdę oznaczą, gdzie ja coś muszę poprawić. Czyli dawać insighty i odpowiedzi. Wychwytywać jakieś anomalie, tego typu rzeczy. Wychwytywać anomalie i tutaj jakby jesteśmy już za szeregiem testów, które zarówno sami sobie przeprowadzaliśmy z wykorzystaniem Advanced Analytics, żeby wrzucić duże serie danych i zobaczyć, gdzie on widzi rzeczy. Widzimy ogromny progres między poszczególnymi modelami, że rzeczywiście działa to lepiej i lepiej. Oczywiście dalej to nie jest taki analityk, który usiądzie i sobie to wszystko tam wyciągnie, ale na odpowiednio skonfigurowanych zbiorach danych przynosi to bardzo ciekawe wnioski i no jest w stanie to zrobić dużo szybciej niż ktokolwiek inny. Jasne. Absolutna przyszłość i podstawa. To na tej zasadzie. Zastanawiam się, gdzie jesteś w dyskusji na temat tego, czy robić wdrożenia technologiczne in-house, czy posiłkujecie się trochę jakimiś zewnętrznymi bytami, które pomagają wam w oprogramowaniu rozwiązania. Całą technologię mamy na chwilę obecną in-house'ową i to jest taka, ja to odbieram jako taką przewagę, że mamy pełną kontrolę zarówno nad kosztami, nad tym, co się dzieje. Cierpimy z tego powodu oczywiście, no bo jak coś trzeba zrobić, to my za to musimy zapłacić. Nie mamy żadnej gwarancji, że ktoś tam przywiódł przycisk i on będzie działał. Bo jak się stwierdzi, to trzeba szybko zrobić hotfixa na produkcji. Natomiast czuję, że to jest ścieżka, która jest dobra, że ta wiedza, którą my mamy, która mając też różne rozmowy z inwestorami, to co zauważyliśmy, że próg wejścia do tego, czym my się zajmujemy, myślę, że tak samo tym, czym wy się zajmujecie, jest niski. Jest niski to, żeby napisać 5 scraperów i wrzucić do Excela, to jest pikuś. Natomiast żeby to potem rozbuchać do tego, że ty masz nie 5 scraperów, tylko 1000 scraperów. Myślisz o AI-u, myślisz o bazach danych. To jest to, że biznesowo przechodzisz z hulajnogi na go-kart, ale pod spodem musiałeś wymyśleć, jak zrobić kółko i jak budować, nie wiem, aluminium na tej zasadzie, czyli te wszystkie podwaliny, które w ogóle składają się na to dalej, są potwornie ważne. I ta wiedza, która byłaby w software house'ie, które bierze odpowiedzialność do momentu dowiezienia, nie jest tym kierunkiem rozwoju, który widzę. Chociaż tutaj znowu rozdzieliłbym temat frontendowy i backendowy. Ty wiesz, tak się powstaje technologia. Backend to jest taki nasz trochę secret sauce. Frontend, nie bagatelizując go w żaden sposób, jest outsourcowany w pewnym sensie. Bo chcę mieć takie moki, zaciągnijcie mi dane. Znowu, nie chciałbym ujmować, jak jakiś frontendowiec nas słucha, to jesteście dalej mistrzami tego i to nie jest, że projektujecie przyciski. Natomiast no, backend to jest rzeczywiście dużo wiedzy, dużo takiego też bardzo bliskiego stylu biznesowego, gdzie są proxy, gdzie są no, dużo zawirowań technologicznych, które przekładają się na to, że jak to nie działa, no to cały biznes może się wyjść. Super. Ostatnie pytanie. Zastanawiam się, jak oceniasz zmiany w podejściu do danych dużych i małych, i mniejszych firm. Wy raczej pracujecie z dużymi, ale na przestrzeni ostatnich 5-6 lat na pewno zaobserwowałeś jakieś zmiany w tym, jak firmy podchodzą w ogóle do danych, jak kto z tych danych korzysta po stronie tych organizacji, czy pracujecie z ludźmi
e-commerce managerami, czy brand managerami, czy zauważyliście, że powstają całe działy data, które przetwarzają te dane, może firmy coraz chętniej korzystają z API i zaciągają to do jakichś swoich hurtowni danych. Ciekaw jestem, dokąd to wszystko zmierza, czy widzisz, że te dane są coraz bardziej po prostu intymnie wykorzystywane przez duże firmy. Mam wrażenie, że dane stały się sexy. To też jest coś takiego, że taki fenomen, mm-hmm. że kiedyś na początku, jak ktoś od nas kupował dane, to ja nie miałem pewności, że one nie patrzy. Teraz, jak jakiś kawałek systemu nam nie działa przez dzień, to klienci od razu to raportują. I zaczyna mm-hmm. się ktoś burzać, więc te dane muszą być i są bardzo potrzebne. Co za tym idzie? Powstają działy. To widać, że one powstają, stają się coraz ważniejsze w organizacjach. COVID bardzo dużo zmienił w postaci tego e-commerce'u, który galopuje i jakby stał się ważny, już nie jest jakby bagatelizowany przez branże, które przedtem na niego niekoniecznie tak mocno patrzyły, bo to było tam nie wiem, 1% mm-hmm. produktu, to co nas to interesuje, czy tam jest, czy nie ma, to niech se będzie. No to teraz już tak nie jest. I widzę ogromny shift w tym kierunku, ludzie zaczynają rozumieć dane, różnie je trawią, bo pytałeś, czy patrzą na apkę, czy patrzą sobie przez API. Myślę, że to są dwa różne segmenty i klient może równocześnie sobie zaciągać do swoich własnych narzędzi API, łączyć to w swoich własnych hurtowniach, mielić to na swój własny sposób, ale to, że pokazujesz im, że ty masz przemyślany set danych, które pokazujesz, jest na pewno kluczowe, bo jednak no, szereg rzesza ludzi nad tym siedzi, żeby o tym myśleć co dzień, optymalizować to, więc ma to swoją inną wartość. Też często no, narzędzia BI-owe tracą tą taką funkcjonalność, generowania, wysłania maili, raportów. Tylko masz narzędzie, które musisz wejść i chcieć przeczytać, a tu dostajesz to na tacy. Natomiast tu absolutnie widzę taki shift, że data as a service no, będzie rosło i będzie mocno rosło. Ciekawe. Semrush, który jest teraz udziałowcem w Brand24, przejął niedawno taką spółkę Datos, która zajmuje się właśnie sprzedażą różnego typu źródeł danych, takie można powiedzieć API do miliona różnych usług, które trochę taki zapier dla biznesu może. Także widać, to jest ciekawe, bo kilkanaście lat temu ja chodziłem z prezentacjami po różnych konferencjach mówiąc data is new oil i wydawałoby się, że dzisiaj już niekoniecznie, bo przecież AI, bo przecież jakieś inne rzeczy, które stały się może nieco bardziej trendy, ale z drugiej strony wszystkie te sztuczne inteligencje muszą się uczyć na bazie danych, które myślę, że stały się cenniejsze niż kiedykolwiek. To trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś, AI jest, o ile to nie jest właśnie, że ta firma ma w sercu to AI i niego się wywodzi, go umie i rozumie, i wie jak to tworzyć, no, ChatGPT nie może stać się sercem firmy. To no, w trakcie rozmowy pytałeś mnie o to, jak tam być młodym przedsiębiorcą, albo początkującym przedsiębiorcą. Proponuję nie budować biznesu na ChatGPT, bo to jest drogie i może kopnąć w tyłek w pewnym momencie, bo to ChatGPT jest ważne. To jest narzędzie stworzone do konkretnej rzeczy, a nie do wszystkiego. Więc w ogóle patrząc na to, jakie inwestycje w zeszłym roku Publicis Group wydało, chyba zainwestowało $300 milionów, żeby rozwijać AI. I to nie dlatego, bo mieli akurat trochę luźno kasę, tylko to jest drogie, to jest potwornie drogie. Ci inżynierowie są bardzo wykwalifikowani, potrzebują ogromnych maszyn, infrastruktura jest potężnie droga, więc idąc w tym kierunku, no trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć. I to jest chyba ten clue. Super. Tym optymistycznym akcentem dzięki bardzo, Marek, za rozmowę. Trzymam kciuki za kolejne tłuste lata. I wiesz, my, firmy zajmujące się monitoringiem, musimy się trzymać razem, więc bardzo miło było mi Ciebie gościć. Bardzo dziękuję Twoim słuchaczom. Mam nadzieję, że będzie miło nas posłuchać.
Super. Jeśli udało Ci się dotrwać do tego momentu podcastu, daj znać, zostaw jakąś recenzję, komentarz. Dużo to będzie dla nas znaczyło. Jest to zawsze dodatkowa informacja podpowiadająca, jak dużo osób dotarło do końcówki tej rozmowy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i słyszymy się niebawem.